Dzień dobry Państwu, witam dzisiaj z Gdańskiego Chełmu i zapraszam na kolejne nasze spotkanie i krótkie studium Słowa Bożego. Dzisiaj na podstawie Pisma Świętego poddamy refleksji zagadnienie, czy Pan Bóg sprawuje kontrolę nad zjawiskami atmosferycznymi, albo inaczej, czy panuje nad pogodą. Dzisiejszy tekst zapisany jest w Księdze Hioba w 38 rozdziale. Przeczytam od razu wiersze od 33 do 38. Czy znasz porządek nieba, albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? Czy potrafisz podnieść swój głos ku chmurom, aby cię okrył nawał wód? Czy możesz wypuścić błyskawice, aby poszły i rzekły do ciebie, oto jesteśmy? Kto nadał wałom obłoków różowe znaczenie, albo kto u niej niebieskiej wymowę proroczą? Kto zdoła dokładnie zliczyć obłoki, a kto potrafi wylać łagwie niebieskie, gdy gruda jest twarda jak odlew, a bryły przylegają do siebie? Czytany tekst, ale także cały rozdział 38, to potok pytań, które Pan Bóg kieruje do Hioba. Rozmowa przypomina nieco spotkanie dwóch przyjaciół. Bóg pyta Hioba, czy potrafi zrobić to, czy potrafi zrobić tamto. Hiob nie odważa się przerywać i odpowiadać Bogu, ale wydaje się, że na wszystkie pytania odpowiedź brzmi: tylko Ty, Panie Boże, potrafisz to zrobić. Myślę, że każdy dorosły w swoim życiu doświadczył burzy z piorunami, grodobicia, a może nawet potężniejszego kataklizmu. Możemy zatem zastanowić się nad potęgą tych zjawisk. Pan Bóg, jako Stworzyciel Trzech Rzeczy, ma pełną supremację nad zjawiskami w świecie przyrody, a dowodów na to w Piśmie Świętym mamy bardzo dużo. I zaraz sobie do nich dojdziemy. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że nic nie dzieje się bez Jego wiedzy ani woli. Nawet wszystkie włosy na głowie naszej są policzone. Niektórzy po prostu mają ich nieco mniej. Pan Bóg czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. Podtrzymuje wszystko słowem swej mocy. Jego rozkazy pełnią ogień, grad, śnieg, dym i wicher. Więc jasny staje się fakt, że panuje także nad pogodą i zjawiskami atmosferycznymi. Mamy zresztą dziesiątki przykładów ku temu. I jest to dobra nowina, że Pan Bóg panuje nad światem i także nad przyrodą. Na przykład deszcz. W Psalmie 135, wierszu 7 czytamy takie słowa. On sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje błyskawice z deszczem. Deszcz i słońce to naturalny pokarm dla świata przyrody, bez którego po prostu nie byłoby życia. Ale deszcz to także narzędzie w ręku Boga. W Księdze Stworzenia deszcz mamy jako dzieło Bożego gniewu, potop. Ale czytając uważnie, dowiadujemy się, że Pan Bóg pełni pełną kontrolę nad tym kataklizmem. Ostrzegł bowiem Noego o powodzi. Pozwoliło to Noemu zbudować arkę i przeżyć kataklizm. W innej historii przez Józefa ostrzegł Egipcjan o 7-letniej suszy. Potrafił także powstrzymać deszcz przez 3,5 roku w czasach Eliasza w IX wieku przed naszym erą. Pan Bóg panuje nad deszczem, ale także nad prawami fizyki. To nie Mikołaj Kopernik, ale Pan Bóg dla swojego ludu zatrzymał słońce, a często zapomina się, że dla równowagi przy tej okazji zatrzymał także księżyc. Przeczytamy o tym wszystkim w 10 rozdziale Księgi Jozuego. Wysłuchuje próśb swoich sług w ten sposób, że cofnął o 10 stopni wstecz cień na schodach Achaza. Potrafił interweniować, ciskając wielkie kamienie z nieba. Spuścił deszczaki ognia na Sodomę i Gomorę. Pan Bóg panuje także nad wiatrem. W Księdze Amosa w 4 rozdziale przeczytamy, że stwarza wiatr, stwarza zorzę poranną i mrok. Podczas eksodusu z Egiptu wysuszył przecież morze. Popsuł plany Jonaszowi, gdy ten próbował wymigać się przed misją w Niniwie. Pan Bóg panuje także nad światłem, bo Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, ciemność zaległa całą ziemię. Na Jego słowo, ale i na sam widok Boga trzęsą się góry, pagórki i trzęsie się cała ziemia. Kiedy umarł Pan Jezus, ziemia tak się zatrzęsła, że skały popękały. Pan Bóg jest Panem świata przyrody, flory i fauny. Jest Panem zjawisk atmosferycznych takich jak właśnie deszcz, śnieg, mgła, grad, rosa, szrom, chmury, burze, błyskawice i wiatry. I mamy świadectwo pełnej kontroli Boga nad tymi zjawiskami przyrody. Ale uwaga! Szatan, Boży przeciwnik, wykorzystuje także zjawiska atmosferyczne w przyrodzie do swoich niecnych celów.
Boże, przeciwnik może wywołać wiatr i nawałnicę. Dowiadujemy się o tym w historii Hioba, kiedy wywołał gwałtowny wicher, który zawalił dom i zabił jego dzieci. Przerwał misję apostoła Pawła na Morzu Śródziemnym w drodze do Rzymu. Znane są także dwie inne historie dotyczące Pana Jezusa i apostołów. Pierwsza historia miała miejsce podczas rejsu na Morzu Galilejskim. Szatan chciał wykorzystać fakt, że Zbawiciel zasnął i próbował unicestwić Jezusa oraz uczniów. Wywołał taką nawałnicę, że przeraziła zaprawionych i doświadczonych rybaków. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, w wierszu 24, przeczytamy takie oto słowa. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak, że fale łódź przykrywały, on zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi i małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Zwróćmy uwagę, że zgromił tak samo wiatry, jak gromił demony. Jest to ciekawa lekcja. Kolejna sytuacja na tym samym akwenie. Zapoznamy się, czytając Ewangelię Mateusza, w 14 rozdziale. Jest to historia, kiedy uczniowie sami płynęli łodzią bez nauczyciela. I przeczytam może 14 rozdziału, począwszy od 24 wiersza. Tymczasem łódź miotana przez falę oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Czy zwróciliście uwagę na tekst? Wiatr był bowiem przeciwny. Nie udało się wcześniej szatanowi, Bożemu przeciwnikowi, zabić nauczyciela, kiedy płynął z uczniami podczas jego snu? To może teraz szatanowi uda się zabić samych uczniów, kiedy właśnie mistrza na łodzi nie było. Ale nie udaje się. Zbawiciel przybywa na czas, można powiedzieć w samą porę. I to jak przybywa? Idąc po wodzie. Mówi do swoich uczniów taki tekst. Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Ratuję z opresji Piotra i pozostałych uczniów, a gdy obaj weszli do łodzi, wiatr ustał. Czy wyobrażasz sobie sztorm idącego po wodzie Jezusa? Musiało być to niesamowite zjawisko. Może niektórzy z was znają, pamiętają historię żaglowca Mayflower. Historia rejsu z 1620 roku brytańskich osadników z Wielkiej Brytanii do Ameryki Północnej. Historia, która przyczyniła się do powstania Stanów Zjednoczonych. Także tutaj szatan podczas tej eskapady próbował zatopić okręt. Pielgrzymi walczyli ze sztormem ponad 3 tygodnie. Piękna historia, warto ją poznać, a jak to się zna, warto ją sobie powtórzyć, przypomnieć. Albo wichurach, wiatrach i trzęsieniu ziemi czas na nieco przyjemniejsze zjawisko, tęcza. Tęcza to światło rozszczepione w kroplach wody. Pojawia się tylko wtedy, gdy pada deszcz i świeci słońce. Fascynujące zjawisko harmonii piękna. Jest to znak przymierza pomiędzy Bogiem a ludzkością, symbol łączności nieba z ziemią. Niestety, ale symbol ten został także zawłaszczony przez diabła i wykorzystywany jako symbol walki o tolerancję dla grzechu, dla homoseksualizmu i innych dewiacji opisanych m.in. w liście do Rzymian w 1 rozdziale. Jeżeli masz wątpliwości w tej kwestii, zastanów się, czy Pan Bóg pozwala tolerować grzech. Wracając jednak do tęczy. Tęcza w niebie otacza Boży tron. Będzie towarzyszyła Jezusowi przy powtórnym przyjściu po swój lud na ziemię. Czytamy o tym w Księdze Objawienia. Kiedy będzie zstępował w swojej mocy i chwale, już nie jako mąż boleści, ale jako potężny Pan i władca, aureola tęczy będzie otaczać Pana Jezusa, gdy przyjdzie zabrać nas do siebie. Już tak reasumując, wielki bój, walka między dobrem a złem, jak widać, dotyczy wszystkich aspektów życia, także zjawisk atmosferycznych. Pan Bóg, Stworzyciel wszech rzeczy i zjawisk, mocą swego słowa podporządkował sobie siły przyrody, ogień, wodę i wiatr i wszystkie inne zjawiska. Doświadczając tych zjawisk, Pan Bóg objawia nam swoją potęgę. I może zdarzyć się kiedyś także w naszym, w Twoim życiu, znajdziesz się na środku oceanu, w łodzi albo poza nią jak Piotr. Może nawet wokół cyklonu. Wiedz, że Pan Jezus nie zapomina o Tobie. Przyjdzie, krocząc pewnie po wodzie i powie: Ufajcie,
ja jestem, nie bójcie się. Po czym wyciągnie do ciebie rękę w twoją stronę, a ty wtedy co zrobisz? Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś Panem zjawisk atmosferycznych, że jesteś Panem pogody, że Ty regulujesz tym procesem, karmisz nas i dzięki Tobie możemy żyć. Chcemy Ci oddać cześć i chwałę za to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, na koniec chciałem podziękować za to, że wytrwaliście do końca. Chciałem także tradycyjnie już zaprosić Was na kolejne odcinki. Następne jest już jutro. Zaprosić Was, żebyście wystawiali nam komentarze, subskrybowali kanał, lajkowali. I zapraszam Was już jutro na kolejny odcinek. Sam jestem ciekaw tematu. A teraz już żegnam się z Wami. Do widzenia.